Zdrowia, szczególnie dla zawodniczek grających w piłkę nożną w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dlaczego zespół amerykański stracił sprawę w sądzie na temat dyskryminacji finansowej, płciowej? W Ameryce było coś takiego jak tytuł dziewiąty. No, tytuł dziewiąty to się nazywa tak zwany Title IX. No i kongres w 1962 roku postanowił zrobić coś takiego, że zauważyli, że sporty amerykańskie są dosyć popularne na koledżach. No, większość tych zawodowych lig, futbol czy baseball, czy hokej, no to się zaczyna właśnie na koledżach. Tam grają i później przechodzą do zawodowych, no ale straszne pieniądze robią również uniwersytety i koledże przez to, że te zespoły grają. Te zespoły nie są opłacane, ci amatorzy, można powiedzieć, ci amatorzy, oni nie mogą mieć zapłacone, oni nie mogą się wymieniać, powiedzmy, nie mogą sprzedawać swoich podpisów i tak dalej, i tak dalej. Oni grają tylko dla koledżu uniwersytetu. Taki trener, powiedzmy, tego uniwersytetu zarabia 50 czy 15 milionów. Szkoła zarabia 50 czy 100 milionów za te reklamy, które są płacone w telewizji. No, a ci sportowcy tylko po prostu otrzymują swoje wykształcenie. No, bardzo często jest to dosyć takie naginane wykształcenie, no ale na co oni liczą? Liczą później, że trafią do ligi zawodowej. No i był duży problem, że po prostu kobiety nie grały, kobiety nie brały udziału w żadnych sportach, no to kongres zrobił ten Title 9, czyli tytuł 9, czyli można powiedzieć jakieś takie ustawa 9, że muszą w zasadzie dawać tyle samo możliwości sportu dla kobiet, co dla mężczyzn. No, w niektórych koledżach, uniwersytetach to się zrobiło tak, że jak kazali zrobić to samo, no to po prostu polikwidowali męskie sporty, zamiast zrobić damskie sporty. Także, że żeńskie sporty się nie pojawiły, a męskie zniknęły. No, debilizm równości. No, w socjalizmie to tak jest, że zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, gdzie takie pobożne życzenia tych ludzi, którzy chcieli wyrównywać, nie sprawdzają się. No, ale w wielu wypadkach się sprawdziły, po prostu zaczęli zakładać te najróżniejsze zespoły. No i największy w zasadzie wzrost, czy cała taka lawina, no to był właśnie piłka nożna. Piłka nożna w Ameryce, starali się wprowadzić parę razy ligę amerykańską, piłkę nożną, ale to nie wychodziło. Wśród hiszpańskojęzycznych jest popularna, no ale oni oglądają w zasadzie ligę meksykańską. Większość ich sportowców, powiedzmy fanów piłki nożnej, no to ogląda ligę niemiecką, czy ogląda ligę angielską, no ale w Ameryce jest za dużo konkurencji. Tak jak wspominałem, powiedzmy ten futbol amerykański, no to jest futbol, niby piłka nożna, no ale to nie jest w Ameryce nazywają soccer, te piłka kopana, no to w Ameryce się nazywa soccer właśnie w przeciwieństwie do futbolu. Futbol to jest ten amerykański z tymi potężnymi hełmami, kaskami i tymi można powiedzieć średniowiecznymi uzbrojeniem. Ludzie tam potężni, niektórzy to ważą pod 150-200 kilo, szczególnie tam quarterbacks i tak dalej. Niektórzy biegają, niektórzy kopią. Trwa to w nieskończoność. Kiedyś to trwało 2 godziny, 5 minut. Teraz już nie wiadomo, ile trwa. Tak samo baseball. No baseball to jest po prostu taka piłka do dołka. Piłka skórzana jest kopana. Taki w zasadzie stadion jest naokoło, ale cały
cały ten kort, całe to boisko, no to jest takie półokrągłe. No obydwa zespoły walą tym kijem bejsbolowym. Hokej jest popularny, no ale to też takie bardziej sezonowe jest, no pomimo, że mają najróżniejsze lodowiska i tak dalej, i tak dalej. Także piłka nożna, soccer w Ameryce męski się nie przyjął, no ale piłka nożna kobiet się przyjęła bardzo, bardzo się przyjęła. To to ma znaczenie, powiedzmy, międzynarodowe. W ostatnich tam mistrzostwach świata to 15 na 24 zespoły, no to miały zawodników aktualnych, czy tam byłych zawodników, które zawodniczki, które grały w amerykańskich koledżach. To było, no oczywiście zespół amerykański, kanadyjski czy Jamajki, ale jeszcze 12 innych zespołów. Taka perła w koronie dla tych amerykańskich zawodniczek, no to właśnie był ten soccer, ten tytuł dziewiąty. To była po prostu taka rura zasysająca te ambitne zawodniczki i no wiele z nich to były po prostu babochłopy. Kapitanką zespołu amerykańskiego jest lesbijka. No ona wygląda jak Navratilova i po prostu naładowana tymi testosteronem i tak dalej. I one zaczęły znajdywać swoje przeznaczenie. Te kobiety, które nie mają genitalii męskich, no ale mają w sobie, nafaszerowane są testosteronem, znajdują po prostu ujście w sporcie, właśnie w sokerze. No i ten tytuł dziewiąty, tak jak wspominałem, to był 1962, a do kobiecych zawodów świata w piłce nożnej w 1991 roku, no to wzrosło ilość zawodniczek 170 razy. To przez 20 lat, no to w zasadzie tam z nielicznych, 170 razy więcej, no zaczęły grać w szkołach średnich, później kontynuowały w koledżu. No to było bardzo, bardzo widoczne, no bo zespół amerykański wygrał cztery zespoły Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wygrały cztery złote medale, także to jest potężna sprawa. No i jak jest potężna sprawa, no to chodzi o pieniądze, tak? Jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. I w 2019 roku złożyły pozew do sądu, że jest dyskryminacja płacowa bazowana na płci. W zeszłym tygodniu sędzia federalny odrzucił to wszystko. Te parę oskarżeń zostało, między innymi to, że faceci mają lepsze warunki w czasie podróży. No, ale ogólnie całe te zażalenie, że kobiety mają płacone mniej niż faceci, no to zostało odrzucone i wprost przeciwnie, okazało się, że kobiety mają płacone więcej. Wynagrodzenie jest większe niż facetów. No i co się w sądzie okazało? Okazało się, że kobiety otrzymały więcej pieniędzy ogólnie rzecz biorąc, no i więcej dostały jako średnią. Wynagrodzenie, tak, zespół kobiecy dostał 24 miliony i tak średnio było 220 tysięcy dolarów za grę, a do facetów było wypłacone 18 milionów, no i było 212 tysięcy za grę dla zawodnika. No, kobiety tłumaczyły, że nawet jeżeli miały zapłacone więcej niż faceci, no to one by mogły zarobić jeszcze więcej, jeżeli ich kontrakt byłby taki sam jak facetów. No ale ten sędzia powiedział i odrzucił całe to zażalenie, no bo powiedział, że grupa żeńska, grupa kobiet negocjowała swój kontrakt i grupa mężczyzn negocjowała swój kontrakt. No i
i tak ten wspólny taki kontrakt, zespół kobiecy wynegocjował to, że po prostu wziął mniej ryzyka z jakimś potencjalnym wynagrodzeniem w przyszłości, no bo one żądały gwarancji na minimum wynagrodzenia, żądały zabezpieczenia na wypadek wypadków, powiedzmy, jeżeli by były jakieś rany cięte czy inne złamania, miały gwarantowany minimalną ilość gier, które każdy ma grać, no i miały gwarantowane ilość tych zawodniczek w rozgrywkach. A zespół facetów, no to zaakceptowali większe ryzyko, no i zgodzili się na to, że w zasadzie mają płacone za to, co grają, czyli to jest no takie, powiedzmy, naturalne, tak? Grasz, to masz płacone, jeżeli masz płacone i grasz, to my pokazujemy, wchodzą reklamy i tak dalej. Także te reklamy, jeszcze ta forsa robiona z tyłu, to jest zawsze najważniejsza. No i tylko dlatego, że zespół żeński był taki, no odniósł sukces, można powiedzieć, no to mogłyby faktycznie dostawać więcej kasy, no ale jeżeli by się umówiły, no ale z drugiej strony, jeżeli by nie wyszło, no to są bardziej do przodu. Zespół kobiecy powiedział, że będzie składał odwołanie od wyroku, no ale to jest taki najbardziej fundamentalny, można powiedzieć, problem. Gdzie jest równość, tak? Gdzie jest równość? No bo sprawa sądowa zakłada, że mężczyźni i kobiety grają ten sam sport, że to jest ten sam sport. No to jest ten sam dylemat, powiedzmy, w tenisie. W tenisie grają, powiedzmy, mają pięć games, czy pięć. Także faceci grają dużo dłużej. Mają jeszcze, faceci grają te dogrywki i tak dalej, no to, także jeżeli popatrzeć też na inne sporty, no to na maraton, jeżeli się, powiedzmy, popatrzy na maraton, to w maratonie w Nowym Jorku kobieta dostaje za pierwsze miejsce 130 tysięcy i mężczyzna dostaje 130 tysięcy. No i później jeszcze ten 10 zawodników i 10 zawodniczek dostaje też jakieś nagrody. Także 11 zawodnik dostaje $1000, no i 11, powiedzmy, zawodniczka dostaje też $1000. Także, że to jest w ten sposób. No ale pierwsze miejsce dla kobiet w 2019 roku, no to kobieta była ogólnie rzecz biorąc 31. Była 31 jako uczestników wyścigu, także w zasadzie ona dostała 130 tysięcy, a 10 facetów, którzy byli lepsi od niej, dostali zero, bo pierwszy facet dostał 130 tysięcy, później tam podzielili, 11 dostał 1000, później 10 nic nie dostało, a ona była 31 i dostała 130 tysięcy, tak? Także teraz, jeżeli by się założyło, że wszyscy biegną w tym samym wyścigu i się założyło, że wszyscy są tacy sami, no to okazuje się, że ta kobieta dyskryminuje co najmniej tych 10 facetów, którzy nic nie dostali, a w najlepszym wypadku to 20, no bo 20 byli lepsi od niej, a dostali mniej niż ona. Do tego dochodzi jeszcze cały ten idiotyzm tej bezpłciowości, czy ten pośredniej płciowości, czy transgender, tak? Także dużo facetów deklaruje się za kobiety, no i zaczynają wygrywać, no i te kobiety nie wiedzą, co
Niemcy co robić, bojkotują to, nie walczą, nie biegają i tak dalej, i tak dalej, no bo one z reguły po prostu nie mają szansy wygrać z facetem, no to jest fizycznie niemożliwe, a bezsilni sportowcy wykorzystują ten fakt, biorą tam jakieś hormony, czy cokolwiek jest wymagane, nie amputują sobie swoich członków i udają, że są kobietami, a przepisy teraz ostatnio te całe te zboczenie osiągnęło już szczyty, no i teraz kobiety dostają kopa w dupę. Dostaje kopa w dupę, no i po prostu ten feminizm, ta swoboda, ta, no nie wiadomo co, kobiety zabiły kobiety, tak, wykończyły kobiety, no bo teraz kobiety, jak były traktowane kobiety jako kobiety, no to był jakiś, miało to sens, tak, od 10 tysięcy, od 1000, 10, 100 tysięcy lat, to wszystko ma sens, wiadomo, że kobieta urodzi, a facet może tylko zapłodnić i powiedzmy wychować, no ale w sporcie wiadomo, że kobieta nie ma szans. Teraz wprowadzili tą babo-chłopa, albo chłopo babę, czyli chłop, który udaje babę, no i on wygrywa. Politycznie ta poprawność komunistyczna, polityczna to jest taka, że już przestają dawać nagrody względem kobiet i mężczyzn, czyli po prostu wszystkie kobiety zostały wylane jak dziecko z kąpielą. Jeżeli to się nie zmieni, to będzie makabra. Makabra się zaczyna z winy, można powiedzieć, tych postępowych socjalistów, no i wściekłych powiedzmy kapitanek zespołu amerykańskiego, która nie lubi chłopców. No i teraz nie wiadomo, co się stanie z tym zawodowym sokerem, z tym zawodową piłką nożną, bo ten cała ta można powiedzieć chińska grypa, czy grypa nietoperzowa, kobiety są do przodu. Kobiety mają zagwarantowane za to, że dostaną pieniądze. Jest to dużo lepiej, powiedzmy, niż faceci, którzy nie mają zagwarantowane. Faceci w tym sokerze w Ameryce po prostu kiedy grają, to mają forsę, a teraz kobiety nawet nie grają i też mają forsę, bo to jest wszystko gwarantowane. No także idiotyzmy powiedzmy prawne, idiotyzmy społeczne, idiotyzmy jakiejś socjalistycznej równości i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek dzin dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.